Wydawało się, że opóźnienia przy budowie wiaduktów spowodują, że wraz z nadejściem wiosny i pierwszymi promieniami słońca prace ruszą z kopyta. Wydawało się to akurat w tym przypadku dobre stwierdzenie. Nawet opóźnienia sięgające miejscami 3 lat nie są powodem do tego, by kolejarze już obudzili się z zimowego snu. Najbardziej poszkodowani z powodu remontów są mieszkańcy Gumnisk. Dla nich remont wiaduktu przy ulicy Gumniskiej oznacza praktycznie odcięcie od świata. Nawet dla pieszych nie zrobili nigdzie przejścia, znaczy tam dalej, ale to jest bardzo daleko. Ludzie do kościoła nie mają dojścia, to jest parafia. Ja nie wiem, że ktoś tamtego roku w jesieni, w lecie, jak była piękna pogoda, nie było nikogo. Na jesień przyszli do pracy, jak zaczęło lać. Tyle. Proszę Państwa, sfilmujcie ich. Przecież nikt nic nie robi. No. Jeden za drugim chodzi tylko. Żadna maszyna nie chodzi. To jest grana. Bezradność mieszkańców to jedno. Gorzej, że nic nie może z tym zrobić tarnowski magistrat. Nic, tylko siąść i czekać. My jako samorząd nie mamy możliwości wpływania na to. Po prostu apelujemy, prosimy. Wiem, że magistrat tam ciągle jest w kontakcie, wysyła jakieś ponaglenia. Natomiast no, oddziaływanie to jest tylko jak gdyby po prostu powiedzmy takie dżentelmeńskie. Oni nie są do niczego zobligowani. Pracują po prostu według własnego harmonogramu. Jak widać, ciągle ten harmonogram po prostu weryfikują. No i trudno. My jesteśmy tutaj w pozycji takiej, że musimy czekać. Wydawało się, że czekanie do wiosny wystarczy, ale PKP wyraźnie idzie na rekord. Widocznie 3 lata opóźnienia to za mało i można więcej. Oby do tego czasu mieszkańcy Gumnisk nie zapomnieli, że jeszcze są częścią Tarnowa. Julita Majewska, Małopolska Telewizja z Wami.